Witam serdecznie. 13 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci. Jest to dobry moment, aby zastanowić się nad tym, jaką pełni ona rolę wychowawczą. Telewizja może stać się ciekawą formą poznawania świata, jeżeli tylko pokażemy maluchowi, jak przyjmować bajkową fikcję i jak radzić sobie z wywołanymi przez nią emocjami. Przyjaźń, bohaterstwo, dobra zabawa – to wszystko miło ogląda się w telewizji, ale jeszcze milej doświadczyć w rzeczywistości. Aby czerpać jak najwięcej korzyści z tej formy rozrywki, uczmy dzieci, aby aktywnie spędzać czas przed telewizorem. To znaczy rozmawiać z nimi, zapytać, co im się spodobało, a co nie, być może narysować jakiegoś bohatera z bajki, albo odegrać zabawną scenkę, tak jak w opowiadaniu Zofii Staneckiej Basia i telewizor. W piątek padał deszcz. Od wakacji nie było chyba ani jednego słonecznego dnia. Basia trzeci raz tej jesieni była chora i znowu nie poszła do przedszkola. Rano mama puściła jej dwa filmy o pluszowym piesku i o rysunkowym słoniu, ale potem stanowczo zakazała dalszego siedzenia przed telewizorem. Od tego czasu Basia snuła się po domu ubrana w wełniane skarpetki i ciepły sweter narzucony na piżamę. Ciągnęła za sobą misia z dzisia, zaglądała we wszystkie kąty i rozsiewała po nich zużyte chusteczki do nosa. Weszła do kuchni. Mama siedziała przy stole i stukała w klawisze laptopa. Obok niej stały rządkiem kubki z resztkami niedopitej kawy. Basia wkręciła mamie głowę pod pachę. Mogę włączyć telewizor? Spytała. Mama potargała Basi grzywkę nad czołem. Wolałabym nie, powiedziała. Już i tak jesteś zmęczona i nic ci się nie chce, a od dalszego oglądania zrobi ci się tylko gorzej. Weź lepiej kartkę, siądź przy oknie i narysuj wszystkie rodzaje deszczu, jakie zobaczysz. Są tylko dwa, stwierdziła stanowczo Basia. Jeden, kiedy jest duży deszcz i drugi, kiedy deszczu jest nieduży. Co ty mówisz? A urwanie chmury, nawałnica, ulewa, kapuśniaczek, deszcz, który drży, mrzawka, wyliczała mama. Basia wzruszyła ramionami. Nie wyglądała na przekonaną. Proszę cię, córeczko, porysuj przez chwilę, potem się tobą zajmę. Ale teraz muszę wykorzystać to, że Franek śpi i popracować. Basia westchnęła i powlokła się do salonu. Zaczęła szukać kredek, gdy nagle zauważyła leżący na stoliku pilot. Wzięła go i włączyła telewizor. Ściszyła dźwięk, żeby niepotrzebnie nie denerwować mamy. Z ekranu zamigotała do niej kolorowa reklama batoników. I Basia od razu zrobiła się głodna. Klik. Zmieniła kanał. Tym razem pan w sztywnym garniturze zapewniał ją, że nad miasto nadciąga burza połączona z nawałnicą. Klik. Pani w białym sweterku zachwala najlepszy na świecie wybielacz. Klik. Ubrana w same rajstopy i pod koszulek dziewczyna śpiewa o tym, że nikt jej nie rozumie. Klik. Z ekranu popłynęła rzewna melodia serialowej piosenki o nieszczęśliwej służącej Marii Celebres zakochanej w Estabanie, synu pracodawcy. Basia otuliła się ciasno kocem i zaczęła oglądać. Pół godziny później mama oderwała wzrok od monitora. Zapisała plik, przeciągnęła się i wstała, żeby zobaczyć, co robi Basia. Maria Celebres rzuciła się w rozpaczy na fotel. Muszę odejść z tego domu, łukała, wycierając umalowane oczy rąbkiem fartuszka. Esteban stanął w progu i spojrzał na nią spod grzywy blond włosów. Bez mojej zgody, Mario? Rzucił władczo i sięgnął do kieszeni prążkowanego garnituru. Mama podeszła do telewizora i wyłączyła go jednym stanowczym ruchem. Córeczko, spytała, czy możesz mi wyjaśnić, co robisz? Miałaś rysować. Jeszcze tylko minutkę, zawołała Basia, nie odrywając wzroku od czarnego ekranu. Muszę się dowiedzieć, co było dalej. Basiu, mama usiadła obok niej na kanapie. To nie jest film odpowiedni dla ciebie. Zuzia ogląda wszystkie odcinki, a ja? A ty nie, odpowiedziała spokojnie mama. I nie podoba mi się, że włączyłaś telewizor, chociaż prosiłam, żebyś tego nie robiła. Wy z tatą oglądacie, kiedy my z Jankiem idziemy spać, zdenerwowała się Basia. Czasem oglądamy, a czasem nie, uśmiechnęła się mama. Zupełnie jak ty.
Nie ma nic złego w oglądaniu. Lepiej tylko zwracać uwagę na to, co się ogląda i czy przypadkiem telewizor nie zaczyna zastępować wszystkiego innego: rysowania, rozmowy, zabawy, czytania. Ja tylko chciałam się dowiedzieć, co stanie się z Marią. Ale to nie jest film dla 5-letnich Baś, córeczko. A nawet gdyby był, i tak z jednego odcinka niczego byś się nie dowiedziała. Obejrzałabyś więc następny i jeszcze następny, a potem już nie mogłabyś przestać. I co z tego? Basia spojrzała na mamę ponuro. Siedziałabym sobie i oglądała. I przynajmniej miałabym co robić. Jeśli szukasz zajęcia, moja Basiu Celebres, chętnie ci pomogę. Co powiesz na wspólne przygotowanie obiadu? Zrobimy ciasto na deser i będziesz mogła obsłużyć malakser. Basia odwróciła się od mamy i nakryła głowę kocem. Nie mogę pracować, wymruczała w oparcie kanapy. Przecież jestem chora. W takim razie musisz się chyba jak najszybciej położyć, uśmiechnęła się mama. Wzięła Basię za rękę i odprowadziła ją do pokoju. Resztę dnia Basia spędziła w łóżku. Bolała ją głowa i miała wszystkiego dość. W nocy źle spała. Za oknem szalała nawałnica. Strumienie wody lały się z nieba i uderzały o oblaszany parapet. Błyskawice rozświetlały niebo, a coraz bliższe grzmoty spadały na okoliczne domy. Basia przewracała się z boku na bok. Śniła o Marii Celebres, tańczącej w samych rajstopach i pod koszulką. Z nieba padał na nią kapuśniaczek z kiełbasą i kminkiem, a Esteban krzyczał: musisz być moja! I wyciągnął przed siebie ręce, w których trzymał batonik i butelkę z wybielaczem. Huknęło. Czy to Maria Celebres spadła z łóżka? Basia zachrapała i przekręciła się na drugi bok. Obudziła się wcześnie rano, kiedy wszyscy jeszcze spali. Wyjrzała za okno. Oho, przestało padać. Wstała i na palcach, żeby nikogo nie obudzić, ruszyła w kierunku salonu. Nie robimy nic złego, szepnęła Miśkowi Zdziśkowi do ucha. Dziś nie oglądaliśmy jeszcze telewizji, więc jak teraz włączymy, to nie będzie za dużo oglądania, prawda? Weszła do salonu, sięgnęła po pilot i nacisnęła czerwony przycisk. Nic się nie stało. Ekran pozostał czarny i milczący. Cisnęła pilot na ziemię i pobiegła z powrotem do łóżka. Na śniadanie przyszła spóźniona i milcząca. Siadła za stołem i bez słowa sięgnęła po kubeczek z jogurtem. Kto chce jajecznicę? Zapytał tata. Grzanek nie będzie, bo popsuł się opiekacz. Nie wiem, jak wy, dodał, ale ja idę dziś na spacer. Mam tylko nadzieję, że nieznacznie znowu lać. Zerknął na zegarek i drewnianą łyżką zamieszał jajka na patelni. Janku poprosił, skocz do salonu i włącz telewizor. Za chwilę powinna być prognoza pogody. Basia skuliła się na krześle. Udawała, że jej nie ma. O nie, nie, zaprotestowała mama. Nie w czasie śniadania. Tak jest, proszę pani, uśmiechnął się tata i wykonał głęboki ukłon z drewnianą łyżką wzniesioną nad głową. Bardzo śmieszne, skomentowała mama, ale też się uśmiechnęła. A potem jedli śniadanie, gadali, śmiali się i wygłupiali. Mama opowiadała o swojej pracy. Tata pokazywał na plasterkach żółtego sera, jak fachowo założyć duży opatrunek na ranę po oparzeniu. Janek wciąż prosił o kolejne dokładki i mówił z pełnymi ustami, a Franek, kiedy nikt nie patrzył, wylał na stół mleko i moczył w nim kawałki chleba. Tylko Basia milczała nad swoim nietkniętym jogurtem. Po skończonym śniadaniu sprzątali ze stołu. Mama wstawiła wodę na drugą herbatę, a tata poszedł do salonu, żeby włączyć telewizor. Co jest? Zawołał po chwili. I... A niech to. Tośku, telewizor szlak trafił. To nie ja, pisnęła Basia. Co nie ty? Zainteresowała się mama. Tata wszedł do kuchni i położył pilot na stole. Wygląda na to, powiedział, że będziemy musieli poradzić sobie bez telewizora. Ja tylko nacisnęłam ten czerwony guziczek, szepnęła Basia, ale nikt nie zwrócił na nią uwagi. To przez burzę, mówi tata. Musiała trafić w piorunochron i spaliła nam część sprzętów. Trzeba sprawdzić wszystko, co było w nocy podłączone do prądu. Mama złapała się za głowę i wybiegła z kuchni, a tata ciągnął.
Obawiam się, że teraz przez jakiś czas nie będzie oglądania filmów, meczy. Janek jęknął. Wiadomości i dobranocek. Przynajmniej do czasu, aż uda nam się naprawić ten lub kupić jakiś inny telewizor. Basia nie słuchała. To nie ja zepsułam telewizor, powtarzała w myślach. To nie ja zepsułam telewizor. Czuła tak wielką ulgę, że miała ochotę tańczyć i śpiewać. Kiedy do kuchni weszła załamana mama z wiadomością, że spalił się jej zasilacz do laptopa, Basia nie siedziała już smętnie na krześle. Popatrzyła przez chwilę na zdenerwowanego tatę, na Janka wściekłego, że nie będzie mógł obejrzeć środowego meczu i na zmartwioną mamę ze spalonym zasilaczem w ręku. A potem poszła do swojego pokoju. Przepełniała ją chęć czynu. Godzinę później w salonie stanęła dziwna konstrukcja. Ogromne kartonowe pudło z wyciętym prostokątnym otworem i narysowanymi obok niego kolorowymi guziczkami. Basia, elegancko ubrana i uczesana, biegała od pokoju do pokoju i zwoływała rodzinę. Przyszli niechętnie, bo każdy zajęty był własnymi troskami. Mama wydzwaniała do czynnych w soboty sklepów ze sprzętem komputerowym, tata grzebał w zepsutym opiekaczu, a Janek leżał na łóżku i oddawał się rozpaczy. Co to za śmieci? Zapytał na widok pudła w salonie. Basia usadziła go obok rodziców i wręczyła każdemu po krzywo wyciętym z kartonu prostokącie. To piloty, poinformowała. 3 na wypadek, gdyby któryś się zepsuł. Możecie włączyć telewizor. Janek prychnął pogardliwie, ale nakierował kartonik w stronę pudła. No i co? Zapytał z krzywym uśmieszkiem na twarzy. Basia szybciutko przebiegła w stronę kartonowego telewizora. Dzień dobry Państwu. Zwróciła się prosto do widzów zgromadzonych na kanapie. Zapraszam na nowy program. Każdy może zamówić co chce. Pogodę. Pokazała w otworze pudła kartkę z krzywo namalowanym słońcem i wielką czarną chmurą. Mecz. Wystawiła przez otwór piłkę. Serial. Ubrany w różową sukienkę z falbankami Misiek Dzisiek pomachał widzom wyliniałą łapką. Lub dobranockę. Bła, bła. Rozległo się gruchanie ukrytego za kartonem Franka. To prawdziwa telewizja interaktywna, zaśmiał się tata. Idziemy z duchem czasu. Mama podniosła rękę. Ja poproszę o serial, ale mam pytanie. Czy mogłabym w nim także zagrać? Basia zmarszczyła czoło. Chyba tak, zdecydowała w końcu. To ja w takim razie chcę wziąć udział w meczu, zgłosił się Janek. A ja przygotuję program kulinarny, ucieszył się tata i spojrzał porozumiewawczo na mamę. Przez resztę dnia układali szczegółowy program telewizyjny, szykowali stroje do serialu, Misiek Dzisiek jako Basia Celebres, tata jako Esteban, mama jako zła dziedziczka, trenowali zwody i strzały do bramki, szykowali eksponaty do programu o gotowaniu, tata i Basia, która przy okazji zjadła zdecydowanie za dużo i rozbolał ją brzuch. I obserwowali wszystko, co się dzieje. Nawet nie zauważyli, kiedy nadeszła pora obiadu. Następnego dnia Janek zarządził powtórkę, a kiedy tydzień później tata w końcu kupił telewizor, używany, ale trochę większy i trochę bardziej płaski od poprzedniego, cała rodzina uznała, że będzie fantastycznym tłem do najnowszej serii o Basi Celebres. Miał idealny kształt i wielkość do tego, żeby zawiesić na nim dekoracje.